Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć. Witajcie. Kasia, ja tak oficjalnie, a ty tak cześć. Witajcie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że przywitacie się z nami równie radośnie, jak my z wami staramy się przynajmniej. Witamy was w środowy wieczór, tak naprawdę. Za oknem ciemno. Myślę, że za 2 miesiące to o 21 jeszcze będzie jasno, nie Kasia? Tak, będzie na pewno jasno, tak. Dzień przybywa No dużo, ale. dość mocno. Ale nie w tym momencie, niestety. W tym momencie mamy ciemno za oknem i mam nadzieję, że nie mamy równie ciemno w naszych sercach i w naszych biznesach, bo chciałybyśmy dzisiaj Wasze biznesy rozświetlić, chciałybyśmy Wam pokazać drogę, którą możemy przejść i która może pokazać nam nowe rezultaty. I mam nadzieję, że dzisiaj nam będziecie w tej drodze towarzyszyć i że będziemy razem dokonywać zmian. Rewolucji. Tak, rewolucji. Tym bardziej, że Kasia przed chwileczką mi tutaj, zanim weszłyśmy, jeszcze opowiadałyśmy żywo na różne tematy. Kasia też mówiła, że teraz jest taki okres przednówka, jest takie przełamanie pogody, przełamanie natury. Pąki dopiero się zaczynają na drzewach rozwijać. Trochę jeszcze zimy, ale już trochę innego powietrza jest w powietrzu, innej świeżości. No i chciałobyśmy bardzo Was zachęcić również do tego, żebyście poczuły ten inny powiew w własnych biznesach. Tak byśmy chciały. Kasia, ja tak się rozgadałam, a Ty tak spokojnie. Tak, dziewczyny, cześć. Dzisiaj mnie będzie trochę mniej. Trochę mnie fizjologia dopadła. Jak zapewne widzicie, mam cudowne, piękne dwie opryszczki, które powoduje, że pierwsze, primo, nie mogę się do Was uśmiechać, choć bardzo chcę, bo mnie boli. Po drugie, nie mogę tyle mówić, co bym chciała, bo też mnie boli. Więc siłą rzeczy ja gaduła, ale ja ciągle brawurowa, bo tylko brawurowa. Sami przyznacie, że dzisiaj to jest brawura. Wystąpić z taką fifą jedną i drugą przed wami na live'ie. Więc tak, będziemy chciały o tym powiedzieć. Justyna powiedziała o tym przednówku, bo nie wiem jak wy, ale ja mam taki o tej porze roku taki trochę spadek formy i energii. No pewnie między innymi ten brak formy właśnie widać na mojej buzi. I nie wiem, czy jest też tak w firmach, bo przecież w tych małych firmach firma to ja, tak? Kurczę, jak król słońca powiedziałam, Francja to ja, państwo to ja. Więc firma to ja. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, co zrobić, żeby w krótkim czasie dać super taki dopalacz do naszych działań, do naszej firmy, a dokładnie do naszej sprzedaży. I znowu chcę się uśmiechnąć, a nie mogę. Dziewczyny z nami się witają, pytają, czy ja jestem widoczna, czy niewidoczna. Janna się pyta. Janna, nie wiem, jak mnie nie widzisz, to mam nadzieję, że mnie słyszysz. Tutaj bardziej chodzi o to, co wy słyszycie, jak na dobrą sprawę. Chociaż oczywiście za momencie ruszamy z prezentacją. Trochę ten wstęp długi, ale też długi, raptem 3 minuty trwający. Głównie dlatego, że wiemy, że trochę osób jeszcze do nas dołączy w trakcie, bo zwykle jest około 7 minut potrzebnych, żeby osoby Się dołączyły załadować. na spotkanie webinarowe. Dlatego tak was wprowadzamy w to, co się dzisiaj dzieje. Natomiast mam do was takie pytanie, bo widzę dzisiaj sporo osób znajomych, sporo osób, które mnie zna i Kasię chyba też zna. A kto nas nie zna? Dajcie znać, napiszcie dwójeczkę, żebym wiedziała, kto nas nie zna. Jedynki to te osoby, które nas znają, więc też możecie oczywiście w komentarzu jedynkę Jeśli napisać, chcecie. żebyśmy wiedziały, jak to wygląda. Proszę bardzo, są dwójki. Jest Iwona, jest Kasia, która nas nie zna, Monika nas nie zna. Olga napisała, że nie zna Katarzyny z kolei. Dzień Musimy dobry. to podzielić. Mirella napisała, że dwójka fizycznie się nie znamy. No dzisiaj myślę, że fizycznie to jest trochę trudno się w ogóle poznać i te relacje jednak budujemy dosyć intensywnie w online, ale też mam takie wrażenie, że to, co przenosi się dzisiaj do online po tych zmianach, które nastąpiły, jest już w offline takie, jak gdyby kontynuacją, ciągiem dalszym. To już nie jest Trochę jedno już rozwiązanie. oswoiliśmy tego online'a, prawda? Już tak troszeczkę i też dzisiaj trochę będziemy o tym rozmawiać, że ta pandemia trochę nas wymęczyła, ale też dała nam pewnego rodzaju nowych przyzwyczajeń sporo, co nie? Tak, na pewno tak. Tu jeszcze ktoś pisze wiadomość, więc czekamy tą wiadomość. Ale moje drogie. Kasia pisze, dziękuję za prezent, Justyna. Uświadomiłam sobie, że mamy te same inicjały. Długopis jest taki mój. No proszę. Krystyna, dwójeczka, pierwszy raz jestem z wami. No to Krystyna, mam nadzieję, że tu spędzisz Dzień miło czas, dobry. ale też wyniesiesz wiedzę i co najważniejsze, będziesz miała szansę na to, żeby dalej się z nami rozwijać. Bo my wspólnie jako para funkcjonujemy dopiero od 2 miesięcy. Tak, a znamy się 5.
A znamy niecałe. się 5. I Już poznałyśmy dzisiaj Wam o się. tym trochę opowiemy, nie? Tak, poznałyśmy się oczywiście w online'ach, na bezpłatnej konsultacji, ale o tym trochę będziemy dzisiaj dalej mówić. W kontekście tego, co robimy. Ja się zajmuję, to tak już przechodzimy, prezentacja Kasia. Tak, żeby było. Kasia, to myślę, że tak, popowiemy chwilę o nas, bo jest sporo osób, które jest po raz pierwszy. Dziewczyny, te, które nas znacie, więc pewnie znowu dostaniecie jakiś element, który jeszcze jest dla Was nieznany, jeśli chodzi o Kasię i Justynę. Katarzyna Dudalska-Gosz, brawurowa sprzedaż, coach, trener sprzedaży, menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektorskich w sektorze bankowym. Kasia, coś więcej o sobie powiesz? Tak, oprócz tego, że kocham sprzedaż, sprzedaż jest w moim DNA, to mam liczne pasje, bo tego nie powiedziałaś, a że inspirują mnie ludzie, to kocham wszystko i właściwie wszystkim się muszę zająć, co los stawia na mojej drodze, więc oczywiście podróżuję, gotuję, nurkuję, biegam, jeżdżę na rowerze, sportuję się generalnie, ale oprócz tego robię ekoośrodki do czyszczenia w domu, chyba tego nawet ty nie wiedziałaś sama. Nie. Tak, więc po prostu słuchajcie, ja mam zeliard pasji, moją nową obsesją jest zero waste w domu, czyli nie wyrzucam niczego, wszystko przerabiam. A naprawdę ciekawi mnie mnóstwo rzeczy i lubię brać z życia frajdę. I to jest taka chyba moja główna zaleta, że mnie po prostu małe rzeczy cieszą. To w takim no myślę, że w kontekście tego, o czym będziemy mówić, to właśnie ta twoja wielowymiarowość jest jak najbardziej uzasadniona. Kasia, jesteś autorką też wielu warsztatów. Ja tutaj wypisałam tylko kilka, 8 bodajże, albo 7, 8. Większość z nich to są warsztaty dziejące się wokół sprzedaży, od tak. zimnych telefonów, od wystąpień publicznych sprzedażowych, od wizerunku sprzedażowego, od telefonów w dobie pandemii. Co tam jeszcze sprzedażowego u Ciebie jest? Sprzedaż online, jak dzisiaj budować relacje w online, jak budować relacje przez telefon, jak komunikować się z klientem, szczególnie teraz w dobie pandemii. Generalnie kręcę się głęboko wokół sprzedaży, tak trochę wychodząc poza schematy, bo bardzo lubię przełamywać schematy, no jak to ja, brawurowo, tak więc kręcę się wokół sprzedaży, skupiając, ale też pokazując bardzo mocno swoje 20-letnie doświadczenie, które mam na koncie. Ojej, 20, tak. Tak, i dodać można jeszcze, że pracowałaś teraz być może z mniejszymi klientami, ale na swoim koncie masz współpracę z klientami i operacje sprzedażowe na miliony złotych. Tak, bo moja przygoda z sprzedażą zaczęła się w private bankingu, jako doradca zaczynałam pracę w Citibanku, naprawdę z dużymi klientami, więc tak, miałam możliwość robić duże transakcje. Oby to wróciło. No właśnie. To teraz kilka zdań o mnie, Justyna Kopeć. Witam Was bardzo serdecznie. Ja na co dzień zajmuję się strategiami dotyczącymi marki osobistej oraz biznesu online. To jest moja główna dziedzina, którą się zajmuję. I żeby powiedzieć, dlaczego tu jesteśmy razem, ponieważ ja uważam, że marka osobista bez sprzedaży nie istnieje, a z kolei myślę, że Kasia może powiedzieć, że sprzedaż z marką osobistą jest trochę prostsza. Tak, tak powiem. Więc wchodzę, czytając Ci troszeczkę w myślach, sprzedaż i marka osobista to są siostry, które powinny iść w parze i te dwie kompetencje, te dwie umiejętności są bardzo, bardzo mocno kluczowe, żebyśmy mogły na rynku dobrze funkcjonować. Jeśli chodzi o mnie w tym aspekcie personal brandingu, pracowałam z wieloma klientami i takich, których pewnie znacie i takich, którzy są trochę mniejsi. Mam na swoim koncie pracę z freelancerami, z właścicielami małych i większych biznesów, z trenerami, coachami, z osobami, które chcą budować swój przekaz właśnie za pomocą marki osobistej. Dla mnie też ważne jest to, że nie tylko jestem osobą, która zajmuje się na dzień dzisiejszy pracą z klientem, ale też bardzo, bardzo cenię sobie środowisko doradców marki osobistej i prowadzę studium doradców marki osobistej. Zresztą jest tutaj też kilka osób, które jest absolwentkami jeszcze nie do końca, bo jeszcze praca zaliczeniowa jest dokładnie do obrony. Natomiast dziewczyny ukończyły właśnie studium doradcy marki osobistej, to jest taki mój konik ostatnich miesięcy, dlatego że ja z kolei bardzo mocno też widzę, że dzisiaj rynek pandemii bardzo mocno zmienił środowisko doradców sprzedaży, przepraszam, marki osobistej, zresztą sprzedaży również. Też. Za doradców, za doradzanie w tym aspekcie biorą się osoby, które kompletnie wiedzy w tym zakresie nie mają, albo jakiś jeden wycinek tylko przynoszą. I to jest mój taki wewnętrzny bunt, że nie chciałabym czegoś takiego na rynku mieć, chciałabym, żebyście wy mieli naprawdę jakościowo świadczone usługi.
Lilianna napisała, że prace już oddane zaliczeniowe. To właśnie jedna z przyszłych, mam nadzieję, absolwentek studium. A Olga i Mirella napisały, że łączy nas ochrona środowiska i ekożycie. Cześć dziewczyny, pozdrawiam. Miło mi. No właśnie. Jeszcze takie dwa zdania na mój temat, bardzo krótkie. Jestem autorką książki Marka Osobista i Biznes Online i do tej książki Was serdecznie zapraszam. Myślę, że więcej możecie na mojej stronie przeczytać. Pozostałe produkty również znajdziecie, o nich więcej mówić nie będę. I myślę, że w tym momencie to jest wszystko, Kasia, ale to, co chcę powiedzieć jeszcze, to to, że pracując ze sobą już 2 miesiące, mamy nie dość, że wspólne live na koncie, mamy wspólny jeden webinar, to jest drugi nasz wspólny webinar, to również mamy wspólne warsztaty, które przeprowadziłyśmy i Kasia, dobre opinie zebrałyśmy. Tak, powiem tak, to się fajnie czyta, ale co ważniejsze, to się fajnie przeżywa. Mnie strasznie kręci i inspiruje, kiedy towarzyszę ludziom w zmianie. Takiej dobrej zmianie i mogę coś od siebie dać tak z serducha. I tu, co dziewczyny napisały, jak dacie sobie chwilę i to poczytacie, to są właśnie takie rzeczy napisane z serca o zmianie, która zaszła po tych warsztatach albo w trakcie nich, a u nich. To jest dla mnie chyba najważniejsza rzecz, którą ja biorę dla siebie. No właśnie, ta zmiana jest kluczowa i do tej zmiany Was dzisiaj będziemy również zachęcać. I teraz, dlaczego my o sprzedaży w ogóle będziemy z Wami dzisiaj rozmawiać? Poza tym, że uważamy, że marka osobista i sprzedaż to są dwie siostry, które powinny iść rękę w rękę, to jeszcze uważamy, że sprzedaż to jest proces. To jest proces, którym warto poświęcić trochę czasu, żeby z nim się zapoznać, żeby się z nim po prostu zaprzyjaźnić i poczuć się w tym procesie dobrze. I żeby nie pogubić ważnych elementów, my żeśmy to rozbiły na 5 części i każdy troszeczkę Wam przybliżymy, ale każdy z tych naprawdę z każdych z tych elementów jest istotny, bo żeby być dobrym doradcą, który się dobrze czuje ze sprzedażą, ja dużo na ten temat piszę u siebie na swoim Facebooku, o tym, żeby nie pchać kolanem, nie być sprzedawcą jednego produktu, takim jednorazowym strzałem, szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, tych takich krótkoterminowych sprzedaży, to po to trzeba przejść ten cały proces, po to trzeba się skupić na każdym z tych kawałków, żeby być kompletnym i być z tego wszystkiego jeszcze do tego mieć frajdę. Tak, dokładnie tak. Poza tym, wiecie, mamy takie doświadczenia, patrząc na czasami naszych klientów, czasami na ludzi na zewnątrz, że jakoś tak dziwnie się składa, że niektórzy znaleźli sobie teraz wymówkę, żeby na przykład nie działać i nie mieć efektu sprzedażowego, bo przecież jest pandemia, bo przecież jest tyle utrudnień na rynku, że ja nie mogę dzisiaj funkcjonować, że na przykład moja branża jest zamknięta, że i tych że się, czy też ale dla niedziałania pojawia się bardzo dużo. Ale z drugiej strony i ja i Kasia obserwujemy też na rynku ludzi i na szczęście też i w nas samych, ale też i w naszych klientach, którzy wcale nie biorą pod uwagę, że jest pandemia. Oczywiście jest to jakieś ograniczenie, ale to nie oznacza wcale, że mają dawać mniejszą wartość czy nie generować sprzedaży. Widzimy co więcej, osoby... przepraszam, że ja się wbiję, to jest okazja. Przepraszam. Widzimy osoby. Tak, właśnie, że w tych czasach znalazły okazję do tego, żeby o wiele lepiej działać. Bo ja sama mogę dodać, że mój biznes w czasach pandemii, mimo że ja swój biznes przeniosłam do online'u 1,5 roku przed pandemią, dzisiaj jestem 2,5 roku już funkcjonującą osobą tylko w online'ach, to naprawdę okres pandemii bardzo mocno rozwinął także mój biznes i myślę, że sporo osób tego doświadcza, jeśli zwróci uwagę na pewne elementy, bo marka osobista rzeczywiście jest jednym z elementów, których ja edukuję, natomiast w kontekście sprzedaży i dlatego pokazujemy Wam ten proces od przygotowania, otwarcia, przebiegu, zamknięcia oraz follow-upu, bo w takim procesie, kiedy poprawimy chociaż 1%, jeden z elementów, to się może okazać, że cała sprzedaż poprawia nam się już o około 20% czasami. Tak. Lilka napisała, pandemia czy nie, ja muszę znaleźć sposób zmienić sposób sprzedaży. Dotychczas to mnie klienci znajdowali, teraz ja muszę znaleźć klienta. Tak, Lilianna. Tak większość ludzi ma, że musi znaleźć klientów, bo posiadanie samego dobrego towaru i samego marketingu, robienia go, nawet w sieci czy gdziekolwiek, to już jest za mało. W dzisiejszych czasach to jest za mało. Trzeba podjąć różne działania, żeby było nas więcej. I co więcej, jak już znajdziesz tego klienta, żeby go znaleźć, to pierwsza rzecz, potem żeby go do siebie przekonać, po trzecie, żeby go nie stracić, bo to jest najważniejsza rzecz. I na tym właśnie polega proces sprzedaży, o którym my mówimy.
Tak, poza tym, jeśli byście wzięły moją książkę Marka Osobista i Biznes Online, tam gdzie są rozdziały dotyczące sprzedaży, cały jest obszar, cały dział jest poświęcony sprzedaży, jest kilka rozdziałów poświęconych sprzedaży, tam znajdziecie taką piramidę, która mówi o tym, że dzisiaj na Twój produkt gotowych jest tylko 3% osób. W związku z tym, jeśli ty nie zaczniesz komunikować się w sposób wartościowy, jeśli nie zaczniesz budować swojej marki osobistej, nie podnosisz swojej kompetencji, to jest duże prawdopodobieństwo, że tracisz nie 20% rynku, ale 97% potencjalnych kupujących. W związku z tym naprawdę bardzo, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby sprzedaż była taką naszą siostrą, z którą się zaprzyjaźniamy, a wiemy też i słyszymy to bardzo często od Was, że jest wiele negatywnych przekonań, żeby tej sprzedaży nie robić. Lila napisała: Kasia, niech twoja wiedza spłynie na mnie. Daj mi tylko się wygoić, będzie spływać, gwarantuję. No dobrze, dziewczęta, bo widzę, że są same kobiety dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Która z Was jest gotowa, żebyśmy opowiedziały Wam o tych czterech niezwykle prostych sposobach, żeby zwiększyć sprzedaż o 40% w 30 dni? Są to proste sposoby, ale często prostota jest niewidoczna dla oczu. No proszę, sypię się ja, Kasiu. Sypię się ja. Olga nawet napisała, że gotowa. Super. No to jak jest takie zainteresowanie po Waszej stronie, dziewczyny, no to idziemy do punktu pierwszego. Do punktu pierwszego, o którym bardzo często zapominamy, prawda, Kasiu? Tak. Czego nie odkrywam, ale tak mówię trochę tajemniczo. To jest taki punkt, który też się bardzo mocno wiąże z etapem piątym naszego procesu sprzedaży, z follow-upem. A follow-up to jest niestety pięta Achillesowa większości firm i większości marek w Polsce. Powiedziałabym więcej, że follow-up to jest wyróżnik prawdziwych, rasowych sprzedawców. Dlatego ich jest tak mało i dlatego oni się wyróżniają, bo właśnie mają te magiczne coś, o którym teraz mówisz, ten follow-up. Za chwilę rozjaśnimy trochę. No właśnie. I pierwszym punktem, który chcemy Wam przybliżyć w ramach tego, co my uznajemy za te niezwykle proste sposoby, to jest po prostu wróć do starych klientów. Przypuszczam, że większość z Was, jak tutaj jesteście, macie już na swoim koncie jakiś klientów. Z kim jakąś sprzedaż. Pewnie jakąś sprzedaż. Dokładnie, jakąś pewnie sprzedaż macie. Macie osoby, które już z Wami się zapoznały. W związku z tym najprostszą rzeczą, jaką można wrócić, żeby mieć szansę na zwiększenie sprzedaży, to jest wrócić do starych klientów. Dlaczego? Żeby nawiązać z nimi relacje. Kasia, ty jesteś od relacji specjalistką, chociaż nie ukrywam, że ja też relacje lubię, ale oddaję ten fragment tobie. Pamiętaj, że mam to bolesne. Tak, wiecie co, dziewczyny, nawiązanie relacji. Ja dużo na ten temat piszę. Dla mnie w ogóle sprzedaż bez relacji to nie jest sprzedaż, to jest pchanie produktu kolanem. Bo jak ja znam klienta, jak ja wiem, co go boli, co go cieszy, nie wiem, jakie ma hobby, jakie ma zwierzęta, co u jego dzieciaków, to jest mi po prostu łatwo. Łatwo zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze mu dosprzedać coś, obsłużyć go w właściwy sposób, ale co najważniejsze, dać mu nowy produkt adekwatny do tego, co on aktualnie potrzebuje. Bo ja wiem, co u niego w tabie piszczy. Ja znam jego potrzeby. Jak się komuś coś zadzieje w firmie, dam Wam przykład. Jestem świeżo po szkoleniu offline'owym, hura, byłam na sali, normalnie pracowałam z ludźmi. I szkoliłam, pierwszy raz tam byłam, i szkoliłam zespół z zimnych telefonów, bo jest to zespół sprzedażowy, ale już zauważyłam potrzebę i już to zakomunikowałam właścicielowi firmy, że ja już widzę, bo już na tyle złapałam relację, będąc 3 dni z tymi ludźmi, że jest potrzeba zrobienia szkolenia z zarządzania czasem i z efektywności. I ten szef tak na mnie patrzy: ojej, no tak ma pani rację, tak trzeba. I ja już sobie zaparkowałam następną sprzedaż, bo to wynikało z relacji, którą mi się udało bardzo szybko zbudować. Ale dlaczego mi się udało tę relację zbudować? Bo słuchałam tego, co w trawie piszczy, co tam się dzieje w tej firmie. Słuchałam tych ludzi, słuchałam tego szefa. To stąd to się bierze. Więc tak, nawiąż relację, zwróć do starych klientów i złóż im nową ofertę. Zdecydowanie. Dokładnie tak. Pod warunkiem, że nie masz jednego produktu, powtarzam jak mantrę słowa Justyny z książki. Tak, moi drodzy, to pewnie jest z książki, ale też i być może będąc na moich innych wystąpieniach, wiecie, że często mówię o tym, żebyśmy mieli więcej niż jeden produkt. Kiedy zaczynamy budować markę, to faktycznie zaczynamy często z jednym produktem, natomiast naprawdę dosyć szybko powinniśmy mieć przynajmniej 2, 3, 4 produkty. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy jeden produkt,
to w rozmowach sprzedażowych, w rozmowach z klientem jesteśmy zakładnikiem jednego produktu. I to mówię całkiem świadomie. I wtedy jest taka sytuacja, że cały czas, tak jak Kasia mówiła, dopychamy kolanem sprzedaż jednego produktu, bo tylko ten jeden produkt mamy. I klient nawet czuje jak on się... jest świetny, nawet jak on jest świetny, tak? Jest basicowy. Dokładnie tak. Nawet jeśli on jest świetny, to jednak dajmy szansę klientowi wyboru. Niech on ma szansę poczuć, że nie jest dociskany i że od niego, od jego i tak albo nie zależy nasze życie, nasze funkcjonowanie. Jeśli mamy też więcej niż jeden produkt, to z drugiej strony mamy taką sytuację, że również my nie mamy takiego ciśnienia, że przez to zawali się nasz biznes, jeśli nie dopniemy sprzedaży kolejnej. Pojawia się luz, który jest bardzo istotny w procesie sprzedażowym. Taki luz, który pozwala nam zwiększyć uważność na klienta, uważność na jego problemy, uważność na to, co faktycznie jest jemu w tym momencie potrzebne, a nie dociskanie tylko i wyłącznie jednej oferty. Ja tutaj też poczytam, Kasiu, trochę wypowiedzi osób, bo między innymi Lena pisze, relacje są podstawą długofalowej sprzedaży i zadbanie o to, by klient był zadowolony, to priorytet, taka osoba do nas wróci. I to jest właśnie, dziewczyny, zobaczcie ten follow-up. Ten follow-up, który, tak jak powiedziałyśmy na wstępie tego punktu, jest bardzo często piętą achillesową większości marek, większości firm, które dzisiaj funkcjonują. Więc jeśli my zrobimy dobrze ten pierwszy element i dlatego pokazywałyśmy Wam ten proces sprzedaży na początek, te pięć elementów, które są istotne, to o wiele łatwiej nam później jest poznawać nowe potrzeby klienta, bo tak jak Kasia wspominała chociażby, wiesz, jaka jest jego rodzina, wiesz ewentualnie, co tam jeszcze dodatkowo mu jest potrzebne, co go pasjonuje, co ten klient chciałby poza tylko i wyłącznie jedną Twoją usługą. Podążasz i tutaj bardzo ładnie nawiążę do tego, co napisała Mirella, następny komentarz. W MLM nie ma starych klientów, chyba że jednorazowych, których trzeba reaktywować. Zgoda, Mirella, ale również starzy klienci mają nowe potrzeby. Dam Ci konkretny przykład związany z moją opryszczką. Forever to jest marka, z którą krótko współpracuję i nie jestem tam sprzedawcą, tylko sobie kupuję od czasu do czasu, kupiłam sobie dokładnie aloes, który piję. Ale jak dostałam opryszczkę, napisałam do Magdy, która mnie z Foreverem zapoznała, co mam zrobić ratunku. I natychmiast ona mi przysłała do mojego męża do pracy galaretkę, której ja w domu nie miałam z aloesu. I to jest pokazanie tego, jak doskonały sposób buduje się relacje. Reakcja na moją aktualną potrzebę. Mi się pojawiła opryszczka, ja nawet nie musiałam tego kupić, tylko ona mi to dała używany, ale już abstrahuję od tego uczynności. Ale to jest to. Kolejny produkt, którym ja owszem słyszałam o galaretce, owszem dużo, nawet Justyna rekomenduje, że to produkt do wszystkiego, ale nie pomyślałam o tym, że ona mi pomoże na opryszczkę. No i to jest właśnie to, dlatego Ci Mirela o tym, tak widzę, że piszesz komentarz, dlatego Ci o tym mówię, że będąc w stałej relacji z klientem, nawet starym klientem, znając jego aktualne potrzeby, jesteś w stanie dostosować nowy produkt czy nową usługę do jego aktualnej potrzeby. A jak nie masz tej relacji, jak to by nie wiedziała ona, że ja, to moja Magda nie wiedziała o tym, że ja mam opryszczkę. Banał, ale taki adekwatny do tej sytuacji. Widzę, że tutaj się sporo pojawiło komentarzy w czasie też Twojej kasy. Też mam opryszkę, tak, witaj. Tak, już jedna osoba też chciała Ci, Monika, dawać właśnie galaretkę, bo też pomyślała o Twojej opryszce, a na szczęście już masz tą opryszczkę zaopiekowaną. Natomiast faktycznie nawet w MLM-ie i w każdej branży, dziewczyny, w każdej budujemy relacje. To jest dzisiaj naprawdę podstawa sprzedaży, tym bardziej, że dzisiaj tak bardzo brakuje nam człowieka, tak bardzo nam brakuje tego kontaktu z ludźmi, który właściwie już półtora roku, za moment będzie, jak jesteśmy w takim zawieszeniu, gdzie nam się mówi, że powinniśmy od ludzi być z daleka, bo ludzie są dla nas groźni, bo ludzie mogą dać nam wirusa sprzedać, który może nas doprowadzić nawet do śmierci. Więc funkcjonując w tym świecie takiego zastraszenia, my jednocześnie mamy takie poczucie osamotnienia, ale i potrzebę coraz większą kontaktu z drugim człowiekiem. I kiedy w sprzedaży włączycie tą swoją empatię, kiedy w sprzedaży włączycie tą uważność na waszego klienta, kiedy powrócicie także do starych klientów z zapytaniem: cześć, nie widziałyśmy się pół roku, co dzisiaj u ciebie słychać, a jak dzisiaj znosisz tą historię, która się teraz wydarza na świecie czy w Polsce? I kiedy posłuchasz tej osoby w kontekście nawiązania relacji ponownej z tą osobą, bo czasami to są już długie nieobecności waszego kontaktu, to w tym momencie otwiera się przestrzeń do tego, żeby zaoferowała jej nową usługę, bo poznajesz nowe potrzeby.
Nowe potrzeby też przychodzą od klientów. Zobacz, koniecznie zacznijcie robić konsultacje z pomocy ustalenia innych produktów, kiedy ktoś myśli, że ma tylko jeden. Olga, zapraszamy. A Kasia pod spodem pisze, a jak pokonać strach przed odmową? Kasia, to robimy właśnie na warsztatach. Będzie dzisiaj o nich. Pokazujemy, że nie, to jest dopiero początek. I powiem Ci w wielkim skrócie. Poczytaj też u mnie na moim Facebooku. Nie jako piękny początek sprzedaży. Ja pokonałam strach przed odmową w ten sposób, że po pierwsze, nie jest skierowane do mnie, tylko do produktu czy usługi. I to jest pierwsze, co mi odparowało, że to nie jest nie do mnie, to nie jest nie do Kasi Dudalskiej. To jest pierwszy krok, który ja wykonałam dawno, dawno, dawno temu. A potem zrozumiałam jedną rzecz, że od nie mogę zacząć następne spotkanie. I jeszcze następne, a nawet jeszcze następne. Ja najdłużej zdobywałam klienta w swojej karierze 2 lata. 2 lata klient mówił mi nie, a ja co 2 miesiące przyjeżdżałam do niego na kawę. A w końcu powiedział, dobra, podpiszę z panią umowę, bo pani mi nie odpuści, prawda? Ale to on już powiedział na dużym żarcie, na dużym ludzie, bo on już po 2 latach już znał. Ja już byłam panią Kasią, z którą on pije kawę, on wiedział, jaką kawę pije. Więc tak, stara zasada, nie palmy u stóp. Beata, brawo, oczywiście, że tak. Beatko, widziałaś, napisałam specjalnie dzisiaj dla ciebie posta z hashtagiem, który stworzyłaś. Dziękuję. Inspiracja. No dobrze, Kasiu, przejdźmy w takim razie do punktu numer 2. Lena, oczywiście będzie oferta specjalna, faktycznie my też tutaj mówimy, zachęcając Was do tego, żebyście dalej podążały drogą inwestycji w siebie i rozwoju siebie. Myślę, że te osoby, które były na warsztatach, a są dzisiaj obecne, mogą powiedzieć, że warsztaty Zostań Mistrzynią Sprzedaży faktycznie zmieniają kolosalnie patrzenie na sprzedaż i umiejętności sprzedażowe, bo my tam dużo mamy ćwiczeń, naprawdę bardzo dużo konkretnych ćwiczeń. Natomiast na ten moment jeszcze, Kasiu, przejdźmy do punktu numer 2. Mamy jeszcze 3 punkty przed sobą, w związku z tym teraz 2. I 2 to jest proaktywność. Proaktywność, którą my rozumiemy w ten sposób, że żeby być uważnym obserwatorem tego, co się dzieje. Troszeczkę mówiłyśmy o tym przy punkcie 1 w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na świecie w pandemii. Natomiast kiedy jesteś uważnym obserwatorem tego, co się dzieje, to masz szansę reagować na to, bo jeśli wiesz, jesteś w życiu taką osobą, która jest obojętnie, która są jakieś kolejne doświadczenia, kolejne rzeczy, natomiast nie wyciągasz z tego wniosków, a uważność polega też na tym, by się uważnym obserwatorem, żeby wyciągnąć wnioski, no to jeśli jesteś właśnie na tej poziomie uważności, na tej poziomie obserwacji tego, co się dzieje, to możesz w ramach swojej wiedzy, w ramach swoich kompetencji wnieść do życia innych, czyli de facto dla klientów ofertę, która dla nich jest adekwatna, która akurat na ten moment jest im potrzebna. To jest ten moment, kiedy musimy powiedzieć o tym, żeby reagować na to, co się dzieje i dawać wartość. I teraz Kasia, ja trochę dłużej ten fragment pociągnę, dlatego że chcę Wam przywołać sytuację właśnie z początku pandemii, sprzed roku dokładnie, kiedy ja też zamarłam. 16 marca, kiedy premier ogłaszał informację, że od poniedziałku, od 18 marca wszystko będzie zamknięte, przepraszam, 13-13, to ja też myślałam, że mój biznes się skończył, że ja właśnie straciłam wszystkie kontrakty i inne rzeczy przynajmniej na 2 miesiące. Natomiast ta uważna obserwacja i właściwie też kontakt z notabene z klientami i z przyjaciółmi, pokazał mi, że ja dzisiaj mam wszystkie kompetencje, czy wówczas miałam wszystkie kompetencje na to, żeby ruszyć i być właśnie w tym czasie, który jest trudnym czasem, czyli żeby przejść na tą obserwację, żeby być doradcą moich klientów, potencjalnych moich klientów. I pamiętam, że wtedy zaczęłam robić codziennie o godzinie 17 codzienne live'y z wartością merytoryczną. I to się na koniec przekłada na to, że kiedy my widzimy, co się aktualnie dzieje, to możemy tworzyć adekwatną do potrzeb, do tego nowej rzeczywistości ofertę. I tak było. Ja swoje warsztaty, które prowadziłam w offline, w ciągu 2 tygodni przeniosłam do online'u i zrobiłam chyba 11 czy 12 edycji, jak nawet nie więcej, warsztatów na przykład z samego Facebooka w ciągu 3 miesięcy. W sytuacji offline'owej czekałabym na jesień. No, wiecie, co się na jesień nie zdarzyło? Drugi lockdown, druga zwyżka pandemii i pewnie bym się nie doczekała, no bo po pierwszym lockdownie przecież były wakacje, no wakacje się nie robi warsztatów, prawda? I kiedy bym przyjęła tylko taką postawę, że czekam, to by się nie wydarzyło tak naprawdę nic w moim życiu. I ta proaktywność właśnie sprowadza się do tego, żeby będąc uważnym na te okoliczności, które są, a klient też się zmienia cały czas,
I to jest bardzo ważne, żeby też na niego być uważnym, nie tylko na okoliczności, bo nawet w czasie pandemii mamy już kilka zachowań klientów, które obserwujemy, żeby w tym momencie dawać ofertę, która dla nich jest dostosowana. Kasia, teraz Tobie oddaję głos. Wiesz co, a ja tak sobie, ty opowiadałaś o tym, co się działo u Ciebie w pandemii, a mi się w głowie wyświetlały obrazki sprzed lat, z tego kryzysu takiego dużego finansowego. I sobie przypominałam wtedy moje zachowania jako dyrektora dużego centrum finansowego, zarządzającego bardzo dużym portfelem bogatych, zamożnych ludzi. I mi się przypomniały emocje klientów. Z nimi, im przede wszystkim wtedy, no i nam, bo też i wszystkim pracownikom banku, towarzyszył strach. I to było niesamowite, słuchajcie, on był namacalny. Ja tę anegdotę już kilka razy opowiadałam, ale byłam dyrektorem oddziału Millennium na rogu Miszewskiego i Grunwaldzkiej, taki duży oddział i to jest własność banku, to jest budynek banku, piętrowy budynek jest. I na pierwszym piętrze bank wynajął firmę, która sprzedawała fotele masujące. I codziennie, ta firma robiła godzinne pokazy darmowych masażów i codziennie, we Wrzeszczu gro ludzi mieszka, to są emeryci i codziennie tam kolejka emerytów, zanim się biurowiec otworzył, stała, żeby na te darmowe masaże się zapisać. I oni stali, słuchajcie, z 2 lata. A jak się zdarzył kryzys, upadł Lehman Brothers i zaczęły być problemy w bankach i było głośno o tych problemach, to nagle klienci do mnie zaczęli dzwonić i mówić o tym, że są problemy z pieniędzmi, bo przed moim oddziałem w kolejce ludzie stoją po pieniądze, co było absolutnie nieprawdą, to były te dziadki emeryty na te masaże. Jak sobie przypomniałam te emocje Justyna, to też sobie pomyślałam o jednej rzeczy, że to jest niesamowita okazja, bo ja wtedy tyle relacji takich mocnych i trwałych, jakie ja nawiązałam wtedy i tej dosprzedaży, którą wtedy mi się udało zrobić na tych starych klientach, trochę do punktu pierwszego się cofam, to chyba nigdy więcej, bo ludzie się bardzo bali, ale przez to, że ja byłam z nimi, z moimi oczywiście doradcami, że byliśmy z nimi, że nie pozwoliłam, że tak powiem, schować telefonów do szuflady i zgasić światełka, udajemy, że nas nie ma, to było coś niesamowitego. Po pierwsze byliśmy inni niż większość ludzi, niż większość doradców, a po drugie byliśmy wartościowi. Nawiązuję do drugiej rzeczy, daliśmy wartość. To tak mi się to teraz przypomniało. Trochę może nie w temacie, ale nadal ze sprzedażą. Tak, natomiast ta właśnie proaktywność jest konieczna, więc napiszcie na czacie w tym momencie, co Wy zauważacie aktualnie w kontekście tego, co się dzieje w Waszej rzeczywistości, wśród Waszych klientów, bo pewnie macie troszkę inne rzeczy, którymi zajmujecie się niż my i pewnie jakieś inne rzeczy dostrzegacie, w związku z tym dziewczyny na czacie, bo być może jak napiszecie o tym, to Wam zrodzi w głowie taką myśl, że warto tym się zaopiekować i warto dać właśnie klientom tę ofertę. Więc mam nadzieję, że tu na czacie da się coś dziać, widzę, że ktoś pisze już. Co widzicie, co jest w tej chwili taką właśnie potrzebą, która jest na ten moment ważna dla ludzi? Czego ludzie się obawiają, czego potrzebują, czego pragną, co jest dla nich wyzwaniem na dzień dzisiejszy? Na czacie albo trudnością. Pojawiły komentarze. A my poczekamy, żeby ten drugi punkt został taki warsztatowo potraktowany i żebyście zaopiekowany. Tak. Bo on jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważny w kontekście tego, jeśli myślimy o wzrostach sprzedażowych, jeśli myślimy o tym, żeby w ciągu 30 dni mieć 40% więcej w sprzedaży, to naprawdę ta uważność na klienta w obecnych czasach jest kluczowa. Więc napiszcie, co Wy dostrzegacie, a my się witamy z Gabrysią, która też do nas dołączyła. Dobry wieczór. Pokusiłabym się więcej, że proaktywność i trochę wychodzenie poza schemat. Ja bym jeszcze tak to rozwinęła. Bo za momencik będziemy mieć jeszcze kolejny punkt. Ela napisała, ludzie potrzebują wsparcia i empatii. Ela, jaką mogłabyś mieć na tą troski i potrzebują też? Jaką mogłabyś mieć na tą ofertę? Co byś mogła im zaproponować? Weronika, ludzie potrzebują kojenia codziennego strachu i takiego społecznego przyzwolenia na głośne mówienie o tym, że się boją. Wiecie, oglądałam w ubiegłym tygodniu webinar z Darią, wleciało mi nazwisko, z psycholożką Igi Świątek, Aleksandrowicz, Daria, nie pamiętam nazwiska w tej chwili. Ja też nie pamiętam. W każdym razie ona mówiła o czymś takim, że dzisiaj mamy kryzys światowy w kontekście pandemii, ale zaraz za kryzysem światowym w kontekście po pandemii będzie się pojawiał kryzys zdrowia psychicznego i to jest bardzo mocno widoczne. To zresztą, o czym mówiłam chwilę Wam wcześniej, że dzisiaj naprawdę jest ta duża poczucie samotności z jednej strony, z drugiej strony streszenie tym, że drugi człowiek może przynieść nam coś strasznego w postaci wirusa, śmierć nawet. No to niestety tak to wygląda, po prostu, że to jest bardzo trudne. I mamy kolejne odpowiedzi. Ela napisała, że jeśli tak, to może z nimi rozmawiać, z tymi ludźmi.
No właśnie, ale może zaproponować po prostu konsultacje, ba, może zaproponować konsultacje płatne, wcale nie musisz ich robić bezpłatnie. One nie muszą być w opcji bardzo dzisiaj drogich konsultacji, ale może to być jakiś wstęp, zaproszenie do czegoś więcej. A jeśli nawet będziesz rozmawiała z tymi ludźmi, to słuchając ich pewnie urodzą się kolejne pomysły na ofertę. Olga, zajmuje się upadłością konsumencką, daje lekarstwo, drugi lek to negocjacje z wierzycielami, do tego dodają długie rozmowy i mentalne przytulenie. No dzisiaj myślę, że tak, że te negocjacje z wierzycielami, jak ktoś nam to zabierze, jeśli mamy takie przypadki na przykład w naszym biznesie, no to możemy być naprawdę wdzięczni, że trudny temat z nas schodzi. Kasia, ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa, piękna wokół i odskocznie od tego, co się dzieje. Gabrysia napisała, rozmowy przede wszystkim. Nawet my z wami teraz długo rozmawiamy. Wiemy, że jesteśmy w gronie kobiecym, więc jako kobiety zwykle lubimy trochę bardziej porozmawiać, więc tak opowiadamy o tej sprzedaży i o tych czterech punktach, które dla was przygotowałyśmy. No dobra, dziewczyny, no widzę, ktoś jeszcze pisze, więc teraz to odczytam. Trzeci punkt, Kasia, trzeci punkt. Trzeci punkt, o którym nawet mi się zdarza zapominać, z ręką na sercu mówię, że czasami się zdarza zapominać, on brzmi tak. Ponawiaj ofertę. Dziewczyny, zwykle jest tak, i być może zauważycie to również na własnych mediach społecznościowych, kiedy budujecie w ten sposób markę osobistą, że tak chcecie dotrzeć do klientów, że średnio w każdym biznesie co 3 miesiące są zupełnie nowi klienci. I na spokojnie, w szczególności w tych biznesach opartych o online, kiedy my działamy w online, kiedy komunikujemy się przez Facebooki, Instagramy, LinkedIny, pojawiają się nowi klienci. I ci nowi klienci najczęściej nie znają Ciebie i Twojej oferty sprzed 3 miesięcy. Najczęściej. Bo skąd mają ją znać? Tak. Oni przychodzą na tu i teraz. Oni tu i teraz widzą, kim Ty jesteś i co oferujesz i albo stwierdzą, że jest im z Tobą po drodze, albo stwierdzą, że dziękuję bardzo, to nie jest mój typ. I to jest wszystko ok, i to jest w porządku. Nie o to chodzi, że dla każdego jesteśmy. Natomiast bardziej naszym problemem jest to, że czasami zapętlamy się w duże dawanie wartości, a zapominamy o to, żeby update'ować starą ofertę, żeby pokazywać ją po raz kolejny, żeby przypominać, że mamy takie i takie szkolenia, które robimy i żeby robić nowe nabory na te szkolenia, żeby ci klienci mieli faktycznie szansę na to, żeby dawać im, żeby mogli z tego skorzystać, żeby mogli u nas kupić. Bo jeśli ty tylko edukujesz rynek, to edukujesz rynek. Edukujesz rynek, kropka. Robisz klienta bardziej wyedukowanego. Ale nie sobie. I on będzie chciał gdzieś skonsumować to, co mu dałaś jako edukację, żeby ktoś go dalej wyuczył. I sytuacja najgorsza jest taka, kiedy zobaczysz swojego klienta u konkurencji, że u konkurencji zrobił zakupy, że tam się stał klientem, a ty go wyedukowałaś. Czyli z tych 3% klientów, którzy są gotowi na zakupienie, zaopiekowała się tym 97% klientów, tam też są jeszcze takie drabinki, w książce o tym bardziej piszę, bo to też się ta grupa dzieli jeszcze, natomiast zaopiekowała się tymi klientami, dałaś im dużo wartości, dałaś im dużo edukacji, a oni się zmienili na te 3% u kogoś innego, do klienta gotowego kupić. Ja jeszcze z swojej perspektywy powiem jedną rzecz. Oprócz update'u też częstym błędem są takie uproszczenia. Dam swój własny przykład, trochę się ten pobiczuję. Zdarza mi, dużo piszę, jestem aktywna na Facebooku i zdarzało mi się, w przeszłości zdarzało, ponieważ pod wpływem Justyny dziękuję, skorygowałam to. Mówić do klienta w tym językiem, w tym, w moim poście napisałam, będąc przekonana, że osoby, które są ze mną w odbiorze, przeczytały tego posta. Otóż nie, bo jeśli pojawiają się nowi klienci, to jeśli im nie powiem dokładnie, co napisałam, to mówiąc o tym, że coś napisałam, to jest rzucanie po prostu piasku na wiatr. To jest właśnie ten błąd takiego przekonania, że klienci są cały czas z nami konstant. Tak nie jest. Dochodzą nowi, odchodzą starzy. Się miksują. Dlatego ten update jest tak ważny, to co powiedziała Justyna. Ponawiaj swoją ofertę. Ponawiaj swoją ofertę, pokazują. Oczywiście można zrobić jej lifting, to nie o to chodzi, żeby było ciągle tak samo, ale ponawiaj swoją ofertę, żeby dotrzeć do klientów, którzy są aktualnie teraz z Tobą. Kasia napisała, że dziękuję nam, bo właśnie o tym pomyślała, że mogłaby update'ować Was warsztatów. Dziewczyny, w ubiegłym roku, kiedy ja spojrzałam na rynek trenerski polski rozwoju osobistego, przez okres od marca do czerwca rynek trenerski zamilkł.
w całości zamilkł. Trenerzy kompletnie nie wyobrażali sobie, że mogą przenieść warsztaty offline'owe do online'u. Później zdobywali już kompetencje, zdobywali umiejętności i już dzisiaj jest faktycznie większość takich warsztatów, które toczą się w online'ie i ci trenerzy dzisiaj na rynku zwyciężają. Natomiast czasami to jest tak, że my musimy formułę zmienić, czyli to, co mieliśmy w offline'ie, przenieść do online'u. Nie da się jeden do jednego, to nie jest oczywiste, ja też tego doświadczyłam, że nie da się jeden do jednego. Ale jakby nie patrzeć, kiedy jesteś trenerem, kiedy jesteś osobą, która ma umiejętność pracy z ludźmi, to masz też narzędzia, które pozwolą ci zrobić taki upgrade, taką zmianę. Można to właśnie update'ować. Ale jeszcze pochylę się nad jedną rzeczą. Tutaj napisałyście sporo komentarzy, dzięki za te wszystkie a propos potrzeb naszych klientów, naszych odbiorców na dzień dzisiejszy. Ale jest wypowiedź Liliany, którą gdzieś aktualnie zgubiłam. Była troszkę wyżej, cofnij się, wiesz, bo ja też się na niej zawiesiłam. Okej, okay, sorry, kompletnie nie rozumiem relacji. Za twardo stąpam po ziemi. Wygląda trochę jak użalanie się nad klientami. Takie stwierdzenie ma Lilianna. Kasia, co ty na to? Lila, użalanie się nad klientami to nie relacje. Relacje to jest wchodzenie w interakcję z klientem. To jest zrozumienie klienta, danie mu przestrzeni i szacunku, okazanie do tego, co on czuje, czy co on przeżywa. Ale też interesowanie się tym. Tego się nie da udawać, albo się to czuje, albo się tego nie czuje. Ja trochę opowiadając o sobie, tak, pewnie zwróciliście uwagę, że ze mnie takie ciekawe jajo, mnie dużo rzeczy inspiruje, dlatego ja i ciekawi. Dlatego mi jest łatwo wchodzić w relacje z ludźmi, bo mnie po prostu ciekawi, co oni robią, czym się zajmują, jakie mają problemy, ale to, że tak mam, otwiera mi w głowie klapki sprzedażowe. Też już o tym mówiłam chyba na webinarze poprzednim, o tym, jak jako doradca private'u dano nam do portfela konieczność sprzedawania polis na życie. No jest, nie jest to fajny kawałek chleba, szczególnie jak się tym nie zajmujesz, no bo polisa na życie no to taki sobie produkt, zero-jedynkowy, żeby tylko klient umarł, to wtedy rodzina dostaje pieniądze. Więc trudno się to sprzedaje. No nikt tego nie sprzedawał, no więc w banku zarządzono, że jak nie sprzedasz, to nie dostaniesz jednej sztuki, to nie dostaniesz premii. I pojechałam wtedy do prezesa dużej firmy, znałam się z nim już bardzo dobrze, bardzo dużo już mieliśmy zrobionej sprzedaży za sobą, zamożny człowiek dużo inwestycji ze mną zrobił, cały portfel, ale jedziłam do niego systematycznie, bo ja go po prostu lubiłam. Tym razem nie pojechałam mu nic sprzedać, tylko po prostu pogadać co u niego, co w firmie. Wiecie, to jest niesamowite, ponieważ jak się wchodzi z relacji z ludźmi, to oni pokazują rzeczy, które są dla nich ważne. Ja jak dziś pamiętam, bo że ten klient pokazywał mi, słuchajcie, schemat zatrudnienia, to naprawdę była gigantyczna firma zatrudniająca tam, nie wiem, z 2000 ludzi. I on mi pokazywał schemat zatrudnienia, leżał na biurku i on mi opowiadał, dzielił się i opowiadał mi o tym, jak on zarządza ludźmi, jak przesuwa i w ogóle dla mnie czarna magia, ale on mi to pokazywał, bo to było dla niego ważne i on się chciał tym ze mną podzielić. Ale ja nie o tym teraz. I on na tym spotkaniu, jak już zakończył mi to pokazywanie, zaczął opowiadać o tym, że no, żona 48 lat, a żona, on ma, nie, on ma 52, a żona 48, nie, on miał prawie 60, pitole. Jak miał 48 lat, to urodził mu się czwarty syn, to chciałam powiedzieć, taka jest prawda. I że mają czterech synów i że on się bardzo martwi, ponieważ u niego w rodzinie faceci chorują na serce, ojciec zmarł, tam już mają 65 lat, brat 62 i on się bardzo, on też choruje na serce, on się martwi, czy tego czwartego syna zabezpieczy i wychowa. I tak słucham go, słucham, do niego, panie Andrzeju, no ale przecież trzeba mu polisę na życie kupić. Pan sobie zrobi polisę, zabezpieczy go na wypadek śmierci, będzie uposażony. Ja zrobiłam polisę na 1 000 000 złotych. Przechodzą wszystkie badania, pełną ankietę medyczną, bo on ciężko był chory, to nie jest tak prosto. I to jest właśnie, Lilka, odpowiadając na twoje pytanie, prawdziwa relacja. To o to tutaj chodzi. Że ta sprzedaż dzieje się niejako przy okazji, a nie jest głównym celem samym w sobie. Ta sprzedaż dla mnie, jak ja już kogoś znam, to ona idzie mi na zasadzie, naprawdę. I ta moja metoda, o której ja tyle mówię, 90-10, to 90% spotkania poświęcone klientowi, a 10% produktowi, jest dla mnie najbardziej efektywną metodą, jaką znam. Właśnie dlatego, że ja buduję cały czas nieustannie relacje i jestem w stanie podążać za klientem. Mało tego, nawet parametry produktu pokazywać tak, w odniesieniu do tego, co usłyszałam od klienta. Tutaj mamy też jeszcze komentarze od Lidki, między innymi wchodzenie w relacje to nie jest narzucanie swojej woli klientowi oraz relacje to jest słuchanie się w drugą osobę.
Ela jeszcze napisała też, że Kasiu pięknie zdefiniowałaś relację, a Magda poleca ci kolejny produkt na opryszczkę, więc. Dziękuję, używam Dotera, mam co prawda trawę cytrynową, może być? Magda, napisz, jeśli tak, bo mam, a cytrynowego samego nie mam, ale mam Dotera właśnie, ale dzięki. No dobrze, to Kasiu, przechodzimy do punktu czwartego. Już Niemniej trochę ważnego. nie mniej ważnego. Każdy z tych punktów możemy robić osobno, możemy robić je łącznie i naprawdę jestem przekonana, że jesteśmy w stanie między innymi na tych właśnie punktach podnieść naszą sprzedaż miesięczną o 40%. I wracamy do punktu, nie wracamy, dochodzimy do punktu czwartego, do punktu, który cały czas, właściwie przez wszystkie przypadki powtarzany jest klient. Klient z różnych stron, w różnych elementach, na którym powinniśmy się skupić. I tym razem znowu wchodzimy do klienta i znowu klientowi się przyglądamy, no bo sprzedaż nie bierze się z tego, że ty sobie zamówisz sama coś w swoim sklepie. Sprzedaż się bierze z tego, kiedy to klient zamawia coś w twoim sklepie, czyli dajesz mu dokładnie produkt, który jest skonstruowany dla niego i na tyle ważny, że on będzie chciał nim teraz się zainteresować, ponieważ trafisz dokładnie w jego czułe punkty. I takim elementem, o którym ciut wspomniałyśmy pomiędzy, to jest element bądź w kontakcie. I tutaj w tym elemencie bądź w kontakcie, to jest dla mnie rzecz, którą robię już od wielu, wielu miesięcy, to jest prowadzić bezpłatne konsultacje. I Kasia, ponieważ mnie właśnie zbiera na kaszlanie, więc zaraz wymutuję, proszę opowiedz naszą historię chociaż w kilku minutach. Dobrze, szybciutko to zrobię. Tylko powiem tak, Gabrysiu, tak, webinar jest nagrywany, będziesz go mogła obejrzeć i na mojej stronie, i na Justyny. Dobra, to teraz opowiem Wam w wielkim skrócie. Ci, którzy usłyszeli, to usłyszą po raz kolejny, dla tych, których nowe, to nowe. Jak się spotkałam na swojej drodze z Justyną? Przypadła mi okazja sprzedażowa, która była idealna dla mnie, idealna z moimi kompetencjami, w dużej instytucji, na której mi zależało, ponieważ pani mi powiedziała, że nie mam jej nigdzie w social mediach i ona nie jest w stanie zweryfikować moich kompetencji. Krew mnie jasno zalała, no bo jak to mnie nie można z kompetencji moich? No i sobie pomyślałam, o tak to nie będzie. I zaczęłam szukać szybciutko porady, co zrobić, bo nie wiedziałam, jak te social media ugryźć. To był, słuchajcie, październik. I Magda, o której dzisiaj wspominałam z Forevera, mówi do mnie, wiesz co, ja znam Justynę Kopeć, odezwij się do niej. A dała mi do niej numer telefonu i zanim ja do Justyny zadzwoniłam, już zdążyłam ją polubić na Facebooku. Dosłownie w dzień, dwa pojawiła się taki post, że trzy darmowe konsultacje dla pierwszych trzech osób, które się napiszą, zgłoszą, podadzą swojego maila. No więc szybciutko napisałam się, zgłosiłam. I tak się zaczęła moja przygoda z Justyną. To był 22 październik, kiedy Justyna do mnie zadzwoniła. Pierwsza darmowa konsultacja to tak naprawdę słuchała. Justyna powiedziała do mnie tak: opowiedz mi trochę o sobie. A ja w pierwszym zdaniu powiedziałam: wiesz co? Ja jestem brawurowa. Ja bywam brawurowa. A Justyna na to: brawurowa? Ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś tak o sobie powiedział w biznesie. I zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać. Tak naprawdę konsultacja trwała z 20 minut, a ostatnie 5, to Justyna do mnie powiedziała: wiesz co? Z tego, co wygląda, to ty jesteś klientką na SMS-a, social media support. Po prostu wykupiłam sobie pierwsze szkolenie u niej. I ustawiłam sobie pierwsze social media, to był LinkedIn, bo od tego chciałam zacząć. I tak zaczęła się moja współpraca z Justyną. Od takiej małej, bezpłatnej konsultacji, której wyróżnikiem było to, że Justyna skupiła się na mnie, nie na sobie. Ona słuchała, czego ja potrzebuję i jaka ja jestem. Łapała swoim biznesowym uchem te wyróżniki, które są bardzo mocne moją mocną stroną. Koniec. Tak, i tutaj, Krótko. moi drodzy, pojawia się taka, moje drogie, bo kobiety w większości stuprocentowej, pojawia się taka rzecz, że będąc w kontakcie, dając te bezpłatne konsultacje, czasami trafi wam się ktoś, kogo nie znacie ze swojej społeczności. Tak jak ja nie znałam Kasi kompletnie, nie wiedziałam, że ona do mnie trafi, natomiast ogłosiłam te konsultacje. Ale konsultacje powinny mieć też swoje ramy. I to, co powiedziała też Kasia z perspektywy jej, jako uczestnika tych konsultacji, ja dokładnie mam to zmapowane, czyli moja konsultacja 20-minutowa polega na tym, że 20 minut dzielę dokładnie 80 do 20. 80% to jest cały czas poznawanie klienta. Nawet jak, bo oczywiście wcześniej klient pisze, z czym ma wyzwania, często są to media społecznościowe, czasami strategia, czasami grupa odbiorców, nie do kogo komunikować się. Tylko zwykle to jest tak, że muszę coś napisać w formularzu kontaktowym, w formularzu zapisania się na te konsultacje.
A kiedy faktycznie te konsultacje się odbywają, to zaczyna się pojawiać tam o wiele więcej wątków, które warto poruszyć i pociągnąć. Poza tym to, że ktoś mi napisze, że nie umiem kontaktować się z grupą docelową, to wiecie, to jest tylko pokazanie rany, a gdzie jest przyczyna? Tego nie widzę. I ja zadaję bardzo dużo pytań, więc 80% czasu poświęcam temu, żeby zrozumieć problem klienta. Zaledwie 20%, 20 minut to jest około 4 minut poświęcam na to, żeby dać klientowi rozwiązania. I w tym czasie, w tym ciągu 20 minut naprawdę staram się nie sprzedawać. Staram się zrozumieć, a nie sprzedawać. I dopiero po tych 20 minutach, bo tak konsultacje trwają, to de facto każda konsultacja trwa około pół godziny. Dlatego, że kolejne 10 minut to jest właśnie ofertowanie, to jest właśnie o was sprzedaż, ale już na podstawie konkretów, które ja mam w czasie tej rozmowy. I tak jak powiedziała Kasia, też pierwszy moment był taki zaistnień w mediach społecznościowych. No to pierwszy mi się wydawało, że powinien być Facebook, ale jak zaczęłam jej słuchać, to się okazało, że ona nie cierpi Facebooka. Że ona ma... Nie o to chodzi, Facebooka. Ja po prostu nie widziałam, jak biznesowo mam tam zaistnieć. Ja tego nie widziałam po prostu. Nie chciałam. Nie, to był etap, że ja nie chciałam. Funkcjonujesz, więc jest to przynajmniej ograne. Natomiast tak. Wiedziałam, że trudno mi będzie pracować z Kasią na Facebooku, który jej się kojarzył negatywnie. Ona nie chciała być taka jak swoi znajomi, którzy wrzucają zupę, wakacje i dzieci, tylko chciała funkcjonować biznesowo. W związku z tym pierwszym momentem, który był najlepszy, to był właśnie LinkedIn. Bo LinkedIn wydawał się taki, że nie muszę pokazywać swojej prywatności. Natomiast też ty wielokrotnie mi to powtarzasz, Kasia, że było takie zdanie, które na tobie zrobiło wrażenie, że to ty decydujesz. Tak, to ja decyduję. Ja miałam takie skrępowanie w sobie, zresztą moi znajomi pisali takie, wiecie, dużo takich treści, które moim zdaniem zaśmieca po prostu tego Facebooka. I ja przez to miałam taki uraz, że ja nie chcę ludziom w przestrzeni ich życiowej zaśmiecać jakimiś takimi banianukami. A jednocześnie dużą dbałość o swoją prywatność, nie chcę pokazywać rodziny. A strona mówi, słuchaj, a przecież to ty jesteś decydentem. I powiedziała mi rzecz oczywistą, ale ona mnie wyzwoliła. Ja musiałam to usłyszeć od kogoś z zewnątrz, żeby to rzeczywiście do mnie doszło, że to ja decyduję o tym, co pokazuję, ile razy i komu. I teraz zobaczcie jedną rzecz, kontynuując jeszcze to, bądź w kontakcie, wprowadź takie konsultacje w swoim biznesie. One są na pozór bezpłatne. Oczywiście będzie taka sytuacja, że czyśny konsultacji przeprowadzisz zupełnie bezpłatnie i skończył się zaofertowaniem, bo też ty się będziesz tego uczyła. Ale z drugiej strony weź taką nakładkę jeszcze, że dzisiaj w internecie, jeśli mówimy o zasadach funkcjonowania mediów społecznościowych i w ogóle w internecie, 90% ludzi to są obserwatorzy. Obserwatorzy wyróżniają się tym, że ty ich nie znasz. Oni z tobą podążają, być może dajesz jakąś wartość i chcą dalej ciebie czytać, ale oni się nie udzielają, nie piszą żadnych komentarzy, nic ich w ogóle nie widzisz. Tylko w okolicach 9% to są osoby, które będą komentować twoje posty, które będą się udzielać. 1% to są takie ludzie jak ty i ja, czyli osoby, które tworzą własne treści. I my tworzymy te treści jak naprawdę, oczywiście dla grupy 9% też, ale przede wszystkim dla tej grupy 90%, dla tych obserwatorów, którzy za nami podążają. Kiedy prowadzisz takie konsultacje, to się może okazać, że na te konsultacje zgłosi się osoba, która już zbudowała z tobą jakąś relację, jesteś dla niej już kimś w jej oczach. I tutaj a ty o tym nie wiesz. Tak, ty o tym nie wiesz. Też nawiązuję do tego komentarza, który Ania Terska teraz napisała. Mój kontakt z Justyną był w czasie równoległym jak Kasi. Zaszyłam się, będąc akurat w Empik, i z tego wrażenia, że ta Justyna do mnie dzwoni, powstały emocje, które przekształcają się stopniowo w zaufanie. I zobaczcie, to właśnie jest ten moment, kiedy my publikujemy treści, jesteśmy obecne, to niektórzy uważają nas za takich celebrytów, których widzimy w telewizji, no bo ileś razy widzieli nas już na ekranie komputera czy na ekranie komórki, nasze treści. Jeśli tymi treściami się zgadzają, to w ogóle jest jeszcze rewelacja, że potrafimy tak trafić. Teraz osoba zapisuje się na konsultację, kiedy nie dość, że masz możliwość poznania ją lepiej, bo poznajesz tą osobę, której nie widziałaś. Ja mam większość osób na konsultacjach bezpłatnych, których nie znam ze swoich mediów. One są gdzieś, ale nie komunikują się ze mną. Natomiast z drugiej strony, tak jak napisała Ania, to rodzi niesamowite emocje po drugiej stronie. I ten element sprzedaży, to dopięcie sprzedaży, to jest taka kropka nad i. To się zadziewa bardzo, bardzo szybko, bo pojawia się jeszcze coś takiego jak wdzięczność po drugiej stronie. Jak to, że ktoś cię zauważył i ktoś cię wysłuchał. I nie było to tak, że zadzwoniła Justyna, czy zadzwoniła Kasia i swoje wielkie ego sprzedawała, jaka to ja jestem rewelacyjna, super, tylko nie. Ona się skupiła na mnie, która czuje się być może trochę mniejsza, albo która czuje się niewidoczna, a ktoś raptem poświęca mi te 20 minut czasu.
I jeśli w ten sposób podejdziemy do takich bezpłatnych konsultacji, do tego, żeby być w kontakcie z naszym odbiorcą, to mamy naprawdę szansę na to, żeby ten odbiorca stał się bardzo szybko klientem, a nawet naszym ambasadorem na rynku. I to jest czwarty punkt, do którego Was zachęcamy. I Milka, powiem Ci tak, jeszcze skieruję do Ciebie, do Twojego tego, to jest doskonały sposób na początek budowy relacji, bo dostajesz gotową wiedzę od klienta, po co, od czego on od Ciebie chce, w czym jesteś mu potrzebna. I to jest doskonały początek do tego, żeby pójść dalej. Dziewczyny, to są nasze cztery punkty, które Wam zaprezentowałyśmy w kontekście tego, jak można zwiększyć sprzedaż o 40% w 30 dni. Jeśli weźmiecie przynajmniej jeden z tych punktów i do niego podejdziecie poważnie, gwarantuję Wam naprawdę swoim całym doświadczeniem, które dzisiaj mam we własnym biznesie, ale też w biznesie moich klientów, że jesteście w stanie wygenerować 40% większą sprzedaż. Jeśli weźmiecie dwa, trzy punkty, połączycie, dając też sobie taką przestrzeń do tego, żeby no, trochę się nie nudzić jednym punktem, żeby być trochę bardziej kreatywną, żeby próbować różne rzeczy, też jesteście w stanie to osiągnąć. Jedyna rzecz, która Was od tego dzieli, to jest Wasze zaangażowanie i wasze działanie. Być może od tego Was również dzieli trochę kompetencji i o tym zaraz, ale zanim przejdziemy dalej, to taka wielka prośba do Was. Napiszcie, który z tych czterech punktów dla Was był, albo z naszej wypowiedzi, które miałyśmy w trakcie, był dla Was takim momentem aha, takim zaskoczeniem, czymś, co bierzecie sobie już teraz i co postanowiłyście w czasie tego szkolenia online, czyli tego webinaru, że możecie to zastosować, wziąć po prostu gotowca i zastosować. Napiszcie w komentarzach, ponieważ my będzie mamy pytanie, niespodzianka. Czy chcesz więcej? Gabrysia pisze, że ja utknęłam. Aneta bierze punkt czwarty, bezpłatne konsultacje. Jeszcze czekamy, bo jeszcze niektóre osoby piszą, więc co tam jeszcze będzie? Iwona, genialny pomysł z konsultacjami. Weronika, punkt trzeci. Ania, czwarty punkt, bezpłatne konsultacje. Ania kolejna, ja chyba też te konsultacje. Też konsultacje, punkt czwarty. Milka, miej litość nad moją opryszczką. Wow. Wracam do starych klientów, bo konsultacje mam, Olga napisała. Fantastycznie. Dziewczyny, to my dla Was mamy teraz super propozycję. Dla tych osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, które chcą mieć efekt wow, które chcą mieć takie opinie, które Wam trochę pokazywałyśmy. Na stronie, zresztą zaraz stronę włączę, macie tych opinii o wiele więcej. Uczestniczek naszego pierwszego warsztatu, zostań mistrzynią sprzedaży. Ewa, która jest tutaj obecna, napisała, że to był czas dla niej rewelacyjny, spędzony w gronie przedsiębiorczych kobiet i że to spotkanie dodało tak naprawdę jej skrzydeł do sukcesu. Małgosia, że zrobiłyśmy to, odczarowałyśmy jej przekonania o sprzedaży, o sprzedawaniu. Fantastyczna rekomendacja, tam jest dużo bardzo treningów, zaraz opiszę Wam ten warsztat, jak on wygląda. Kolejna osoba, Małgosia, która nas nie znała przed warsztatami. Małgosia kupiła w ciemno te warsztaty, ponieważ ona kompletnie nie wiedziała, kim do końca jesteśmy. Trafiła na webinar i z webinaru właśnie kupiła. Małgosia nie zajmowała się sprzedażą. To był dla niej w ogóle debiut. To jest też mega istotne, że było dla niej, ona nie była ze sprzedaży. Tak, i ona napisała, że po prostu, tak jak tutaj zresztą pisze, że kupiła w ciemno to szkolenie, że czuła się wyjątkowo dobrze na tych warsztatach, pomimo faktu, że nic w sprzedaży nie wiedziała, że poleca je z całego serducha, bo naprawdę to też sporo zmieniło w jej życiu. Dorota, która jest ucięta, akurat zmienia jej nazwiska, napisała, że ten kurs nie tylko w tytule jest mistrzowski. I dziewczyny, właśnie teraz dla Was mamy niesamowitą propozycję kursu, który stworzyłyśmy zaledwie 2 miesiące temu, który już jest po pierwszej grupie, więc te osoby, które lubią testować nowości, miały okazję go już testować. Kurs nazywa się Zostań mistrzynią sprzedaży. To są intensywne warsztaty online. Intensywne warsztaty online, na które spotykamy się 3 razy. Kasia, co o tych warsztatach? 3 razy po 3 godziny. 3 razy 10 praca. Godzin warsztatowych. Dziewczyny, tak. Mega. Praca w małej grupie, bo robimy małą grupę, robimy też grupę na Facebooku, robimy zadania w trakcie warsztatów i pomiędzy warsztatami. A to, co bierzecie dla siebie, to oczywiście im więcej będziecie pracować, tym więcej będzie efektu dla Was. To, co ja zauważyłam po pierwszych warsztatach, niesamowity efekt synergii, kiedy się pracuje w parach z osobami, których się nie zna.
Damy też dużo narzędzi gotowych do wytestowania. Przede wszystkim damy możliwość znalezienia własnej ścieżki indywidualnej sprzedaży. Pokażemy trochę sposobów, jak ocieplić swój wizerunek. Pokażemy kilka sposobów na to, jak nawiązać relacje. Pokażemy kilka sposobów na to, jak przygotować produkt. Krótko mówiąc, rozbierzemy sprzedaż na czynniki pierwsze. Te 5 kroków, które Wam pokazywała na samym początku Justyna, są rozebrane, słuchajcie, na czynniki pierwsze i każdy z nich składa się z wielu elementów i z mojej perspektywy 20 lat pracy sprzedaży, każdy z tych elementów ma niesamowitą wagę. Od przygotowania, które naprawdę ma mega rolę, poprzez otwarcie spotkania, jego przebieg tego, co robić na spotkaniu, o czym rozmawiać, kiedy zamknąć, jak zamknąć i co dalej z tym zrobić, jeśli klient powie nie, poprzez follow-up, o którym dzisiaj trochę było. To są warsztaty dla osób, które już sprzedają, ale także takie, które dopiero się przygotowują do sprzedaży. To są warsztaty dla osób, które się sprzedaży boją i mają w sobie dużo oporów, ale też takich, które chciałyby trochę nadać lepszego szlifu. To tyle, jeśli chodzi o mnie. Tak, dwie trenerki, jesteśmy obydwie na tych warsztatach, prowadzimy je wspólnie. 3 merytoryczne spotkania po 3 godziny, 9 godzin warsztatowych, praca w parach pomiędzy, praktyczne narzędzia, naprawdę dużo, dużo praktycznych narzędzi jest. Ćwiczenia pomiędzy spotkaniami, grupa na Facebooku również zamknięta, ponieważ spotkania są nagrywane, żeby można było je odtworzyć, bo wiemy, że czasami jest taka sytuacja, że coś nam umknie, kiedy jesteśmy w emocjach, więc możemy wrócić do tych materiałów. Grupa jest dostępna przez cały czas, natomiast wiadomo, że nasz udział tam jest trochę krótszy, bo tylko czas trwania warsztatów. To wszystko, warsztaty zaczynają się 23 kwietnia, za tydzień w piątek o godzinie 19. Poczekaj, bo Lilianka znowu powoduje, że mi pękają opryszczki. Dobra, dobra. Pytanie, czy chcecie taki trudny materiał szkoleniowy jak ja? Jasne, Lilianna, ja kocham wyzwania. Iwona dalej pisze, dla mnie to też debiut, do tej pory miałam klientów z polecenia, a teraz to już zupełnie niewystarczające. Iwona, to tym bardziej warsztaty są do Ciebie. A Ania Matelska dała jeszcze nam kolejną rekomendację, że definicją naszego follow-upu jest po tym warsztacie zachwycona. Iwona zaraz będzie o cenie. Więc dziewczyny, mamy tutaj rekomendacje z osób, które te warsztaty przeszły i wartości, które one wzięły dla siebie na żywca, więc to nie jest tak, że my mówimy o czymś, a tego nie było bądź nie ma. Więc tak, zaczynamy 23, więc za 1,5 tygodnia. Tak, za tydzień w piątek zaczynamy. Kolejne terminy spotkań ustalamy z grupą, więc dlatego kolejnych nie ma w tej chwili ustalonych. Zwykle to są spotkania co tydzień, natomiast początek ustalony jest od nas, 23 kwietnia. Cena. Cena samego warsztatu pakietu baza jest 799 zł. Taka cena jest ceną regularną. Oczywiście mamy dla Was jeszcze jedną propozycję, taką propozycję, z której ostatnim warsztacie skorzystało połowa grupy skorzystała z tej propozycji i ta propozycja to jest taka, że można z jedną z nas wybrać 60-minutową konsultację po warsztacie, gdzie jeszcze popracujemy indywidualnie, czy Kasia, czy ja z Waszą definicją sprzedaży, czy ewentualnie tak jak ja z włączeniem marki osobistej do sprzedaży. Czy tak jak ja z wyzwaniami, które są w biznesie, bo też tak mi się zdarzyło, że taką konsultację miałam, że po prostu było, jakie wyzwania, jak rozruszać, jakie pomysły. Dokładnie i taki pakiet kosztuje 1299 zł i pewnie się domyślacie, że jeśli mamy te dwa pakiety, pakiet baza i pakiet rotły w tej cenie, to skoro dzisiaj jesteście na webinarze, to ta cena będzie zupełnie inna. Ta-dam! No i tutaj myślę, że ukrywać długo już tego nie muszę. Macie od razu link, na górze się pojawił, skorzystać z oferty sprawdzam, a ta oferta wygląda w ten sposób, że na dzień dzisiejszy cena jest 399 zł oraz 599 zł. Więc Was zapraszam serdecznie do tego, żebyście skorzystały z tych warsztatów. Rekomendacje, tak jak widziałyście, doświadczenia mamy, my mamy olbrzymie doświadczenia, rekomendacje od klientów również mamy w dużej ilości, chwalą sobie to, ten sposób nasz rozumienia sprzedaży. I zachęcamy Was do tego, żebyście dały sobie szansę na to, żebyście zrozumiały sprzedaż, żebyście pokochały sprzedaż, żebyście sprzedażą zachwyciły się i żeby to nie, które Wam się przydarza, przydarza nam się również, było tak naprawdę początkiem relacji z klientem, początkiem sprzedaży, a nie było tylko i wyłącznie czymś, co nas zablokuje i co odbierzemy w kontekście bardzo negatywnym. Kasia Paprocka napisała, polecam, byłam na pierwszej edycji tych warsztatów, były momenty, aha, było dużo mięsa, a do tego ciekawa forma tych warsztatów.
I jeszcze Beata też nas przed chwilę polecała, że przygoda, nauka i wiele, wiele więcej. Tak, było zabawnie rzeczywiście, jak to w gronie kobiet. Dokładnie tak, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do kiedy jest cena aktualna? Cena jest aktualna jutro do północy, ta cena w tej wersji 399 i 599. Od piątku cena będzie już wyższa, więc jeśli chcecie dokonać decyzję, że tak, bierzemy udział, to macie czas jutro do północy. Dlaczego nie dzisiaj, tylko jutro? Dlatego, że jutro po prostu idzie powtórka z nagraniem tego webinaru i pewnie część osób będzie ją oglądała i dlatego damy też szansę osobom, które będą oglądały powtórkę, żeby mogły również tej cenie kupić. Oczywiście, jeśli obejrzą w czwartek, bo jeśli obejrzą w piątek, to tej ceny już nie To będzie. już nie. Tak, super. Dziewczyny, na koniec zostawiając ten jeszcze tą planszę, też przycisk, który możecie korzystać, napiszcie, jakie macie pytania, jakie macie wyzwania, co jest dla Was trudnego, co jest dla Was niezrozumiałego w sprzedaży, jaka rzecz jest dla Was taka, żebyśmy mogły teraz jeszcze tutaj, będąc z Wami na żywo, Wam pomóc. Kasia też napisała, zdecydowanie polecam pakiet rozwój, można sobie wszystko ułożyć podczas indywidualnej rozmowy. Tak, Kasia właśnie z tego pakietu korzystała. Napiszcie, co tam się ze sprzedażą Waszą dzieje. Jakie macie wyzwania sprzedaży, co chciałobyście dopytać jeszcze? Jeszcze tu z Kasią troszeczkę będziemy, pewnie z 5-7 minut, więc macie szansę z nami tak bezpośrednio konwersować. Jesteśmy we dwie, otwarte na pytania. Kasia, wiesz co, cieszę się, że jesteśmy we dwie, bo jak jest trudniejsze pytanie, to zawsze jest na Kasię patrzę. Kasia, może coś? Jak odważyć się na nagrania na żywo? Mirela, też będzie o tym, dlatego że moim konikiem jest efekt pierwszego wrażenia, też prowadzę takie warsztaty i to, tam jest bardzo dużo na temat tego, jak się przygotowywać do wystąpień na żywo. Po pierwsze, popracować nad mową ciała, czyli gesty, ton głosu. Po drugie, wizerunek. Powiem Ci taką jedną rzecz. Na mojej stronie mutatio.pl jest do pobrania darmowy e-book. Możesz sobie wejść i się tam zarejestrować i sobie go wziąć z wizerunku. To jest taki początek. Jak znaleźć klientów? Pyta Iwona Golec. Iwona, odpowiem Ci tekstem z mojego posta. Klienci są wszędzie, tylko trzeba otworzyć oczy. Wciąż mam poczucie, że jeszcze nie dość dobra i gotowa. Aniu, to jest rzecz, która jest w Tobie, a nie w Twojej głowie Twoich klientów. I znowu, też jest bardzo dużo na warsztatach o tym, żeby nie wchodzić w buty klientów, nie projektować sobie ich emocji, nie projektować sobie strachu za nich, typu, że produkt jest za drogi, że produkt jest nie taki czy niedobry. A wracając do Ciebie, Iwona, jak znaleźć klientów? Od tego, żeby pokazać światu, że istniejesz. Wiesz, to co przed chwilą opowiadałam historię o tym, jak zaczęła się moja historia z Justyną. Przypadła mi naprawdę okazja świetna biznesowa i mnie to tak wkurzyło, że zaczęłam pisać regularne posty. I teraz klienci przychodzą na bazie tego, co ja robię, moich działań, przychodzą sami klienci do mnie. Zapytaniem, Kasia, czy zrobiłabyś to i to? No dam Ci konkretny przykład. Od niedawno odezwał się do mnie kolega, z którym nie miałam kontaktu 5 lat, żebym stworzyła szkolenie sprzedażowe dla sieci banków ze sprzedaży inwestycji, bo on czyta moje posty. Ale dopóki nie czytał moich postów, dopóki ja nie byłam aktywna, dopóki nie pokazywałam swojej kompetencji światu, to ten świat tego nie wiedział. On nawet o tym nie pomyślał, bo on nie znał, on wiedział, jakie mam kompetencje. Więc tak, zacząć od tego, żeby pokazać światu swoje kompetencje. A potem dalszy ciąg na warsztatach. No tak, bo jak jesteśmy ukryte, no to dziewczyny, nikt z ukrycia nas nie wyciągnie. Dopóki nie postawimy same siebie w świetle reflektorów, nie ma szans, żeby reflektor był skierowany na nas, po prostu. I to, co też powiedziała Kasia, ilość propozycji, które mogą być w online'ach, tylko dlatego, że się w końcu pokażemy, jest niesamowita. Poza tym wracamy do tej zasady 99.1. Tylko 1% ludzi pisze wartościowe treści. Zaledwie 9% ludzi komentuje, udostępnia, zostawia reakcje pod postami innych ludzi. I nawet jak z tej masy 90%, przecież tych 9%, to już stajesz się widoczna. Jeśli chcesz nie stworzyć własne treści, to masz szansę nawiązać współpracę biznesową z tymi 90%, których nie widzisz. Dokładnie, bo tam jest klient właśnie, tam jest mięso, jak tutaj napisała ładnie Kasia. Czy macie, dziewczyny, jeszcze jakieś pytania? Bo jeszcze nas tutaj całkiem sporo jest. Niewiele osób wyskoczyło z tego webinaru w tym momencie, czy trochę wcześniej. Iwona, ja zaczęłam pisać, ale nic z tego nie wynika. Iwona,
Zapisz się na konsultację do Justyny, to ci powiem, a potem kup sobie SMS-a, to ci powie, co pisać, tak? I jak zrobić sobie Facebooka, żeby z tego coś wynikało, bo mi to mega pomogło i zadziało mi się to tak, naprawdę. I to mówię z serca. Z kolei na stronie justynakopecz.pl, jak wejdziesz, masz zakładkę w menu konsultacje, przeklikać przez tą zakładkę, albo po prostu w kontakcie dopisz, napisz do mnie, albo w odpowiedzi na maila, który ode mnie dostajesz, bo musiałaś dostać, skoro tutaj jesteś obecna, że jesteś tą Iwoną z webinaru i chciałabyś zapisać na bezpłatne 20-minutowe konsultacje. Porozmawiamy, zobaczymy. Być może faktycznie SMS będzie dla Ciebie rozwiązaniem takim, które pomoże Ci zdefiniować to, co powinnaś publikować na swoich mediach. Czy macie jakieś pytania jeszcze, dziewczyny? Bo my powoli będziemy, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ktoś pisze. Taka ładna notatka. No dobra, mam za dużo kontekstu nakopać. Liliana, cóż ja pocznę, że ty po prostu masz pocztę na WP, na własnych domenach chyba ze trzech, na Gmailu, na czymś jeszcze i później nie wiesz, jak się logujesz. Sorry, jakie konta mnie kupić. Jak masz problem, to... Dobranoc, dobranoc Lena. Kasia pisze, że przesuwa konsultację z Tobą, żeby zrobić jeszcze to i to i to, ale na to nie ma czekać. Tak, Kasia, nie ma na co czekać, naprawdę. Ruch jeden, a dobry. Ja mam mnóstwo, więc chyba muszę zapisać na warsztaty. Ania, naprawdę to jest dobry wybór. To jest dobry wybór. My te warsztaty prowadzimy i pewnie też będziemy z tego tytułu chwalić, ale to, co dzisiaj nam pozwala mówić naprawdę, że to są dobre warsztaty, to jest to, że mamy opinię uczestników pierwszej edycji. Wy już nie musicie testować to, co my będziemy wprowadzać, bo mamy to przetestowane na pierwszej grupie. Pierwsza grupa, sorry, trochę też testowałyśmy na Was. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy już, jak te warsztaty są wartościowe, ile one mogą dać różnicy, jaką różnicę mogą spowodować w Waszym funkcjonowaniu biznesowym. Także tym bardziej Was naprawdę zachęcamy do tego, żebyście wzięły w nich udział. Cena nie jest zaporowa, jak na dwie trenerki, jak na 9 godzin szkolenia. To jest po prostu właściwie 3 tygodnie szkolenia, bo jeszcze są prace przecież pomiędzy. Więc sorry dziewczyny, za taką cenę nie wiem, co można kupić. To jest naprawdę i tak promocyjna cena, bo my będziemy tę cenę warsztatów systematycznie zwiększały, żeby dojść do tej kwoty faktycznie 799 zł w przyszłości jako cenę już promocyjną. Tak, więc... bo mamy już po prostu, mamy feedback, że tak, że one są tego warte, po prostu krótko mówiąc i na temat. Mhm. Tak, Bata pisze, 2 mega trenerki w pakiecie, Ania mówi, że kupuje, serdecznie pozdrawia. Cieszymy się. Ja nie mam fanpage'a, ja mam stronę, Katarzyna Dudalska-Gosz, wejdź sobie, ja Ci przyjmę po prostu Twoje zaproszenie, a jeszcze Olga Hoffman, jak to zrobisz teraz od razu to zrobię. To Ci od razu przyjmę do znajomych. Katarzyna Dudalska-Gosz, Justyna Kopeć. Dziewczyny, zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Liliana, jak masz problem z kupieniem, to skontaktujemy się najwyżej chwilę po, bo Ty o te warsztatach już mnie męczysz, że tak powiem, miesiąc czasu, kiedy będzie kolejna edycja, kiedy kolejna edycja. Więc jakbyś nie wzięła udziału w tej edycji, to chyba bym była nieszczęśliwa, że mnie tyle męczyłaś przez miesiąc czasu, zwracając głowę, kiedy kolejna edycja. Więc pomogę Ci spokojnie kupić. Janna, mam problem. Mam problem, to nie jest, to może być mamy problem, ale pewnie jest malutki problemik. Pomogę Ci w dokonaniu zakupu, muszę sprawdzić Twój po prostu nick, po czym Ty się logowałaś u mnie, na jaki adres e-mailowy wchodziłaś i dam ci po prostu znać, żebyś miała to ułatwione, bo teraz jaki masz znaleźć adres mailowy na 150 adresów, które Ty masz? O Matyldo, ułatwienie życia, Lilianna, duże, gdybyś miała jeden albo dwa, byłoby. Ania nam dziękuję, dobrej nocy, dajecie wartość, tylko 14 Jan napisze, no to tak, pomyliłam się tylko o... Dzięki Aniu za tą super słowa, mamy kciuki za Twój biznes. Mam, dokładnie tak. Dziewczyny, zapraszamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie, w przyszły piątek, 23 startujemy, rozpoczynamy... 19? O godzinie 19, jesteśmy na Zoomie, te warsztaty są interaktywne na Zoomie, wymagane jest to, żebyście były widoczne, więc połączenie z kamerą, połączenie z mikrofonem, ponieważ będziemy z sobą rozmawiały, nie bójcie się, jeśli do tej pory nie miałyście takiej sytuacji, że musiałyście pokazać się na żywo. To jest grupa zamknięta, nie będzie to nigdzie publikowane. Można być w piżamie. Tak, można być w piżamie, więc mam nadzieję, że te warsztaty zmienią Wasze spojrzenie na sprzedaż. Dzisiaj dałyśmy Wam kawałek, dałyśmy Wam fragment tego, co jeszcze w większym fragmencie dostaniecie, w większej całości na warsztatach Zostań Mistrzynią Sprzedaży już od 23 kwietnia.
Zachęcam Was też i Kasia, myślę, że również do tego, żebyście wdrażały chociażby jedno z tych czterech pomysłów na to, jak generować większą sprzedaż co miesiąc, bo naprawdę Wasze zaangażowanie, Wasze działanie sprawi różnicę. Kiedy będziecie czekały na lepsze czasy, tak jak jedna z osób napisała, że czeka na konsultację ze mną, bo jeszcze jej działać ma przeprowadzić, to wiesz, zawsze to będzie wymówka. Zawsze w każdym naszym działaniu znajdują się takie rzeczy, a jeszcze to, chciałam to, Wam to muszę poukładać. I później jest problem, bo budzimy się za miesiąc, za dwa, za trzy, a nasza konkurencja ma naszego klienta. A nasza konkurencja poszła do przodu, a my wciąż myślimy o tym, w którym momencie jesteśmy i co jeszcze powinniśmy mieć, zamiast działać tu i teraz z tym, co mamy. I takiego podejścia Was też będziemy na tych warsztatach uczyły. Na pewno dostaniecie jeszcze więcej tipów do tego, żeby móc zwiększać tą sprzedaż, żeby móc generować przychody w swoim biznesie. A za dzisiejsze spotkanie dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Dziewczyny, czytam komentarze i mi się moje chore opryszczki cały czas rozciągają. Tak, tak, Aniu. Wiem, że zaczyna się w piżamie, kończy się bywanie na szpilkach. Wiem, do czego pijesz. Ania, dzisiaj byłam pierwszy raz na obcasach u dentysty, także moja noga złamana i idziemy ku dobremu. Dziękujemy wszystkim Wam i też życzymy spokojnej nocy. Spokojnej nocy. Bata napisała, tylko działa, nie działa, a takie możliwości jak ta nie są częste. Nie są częste, dziewczyny. Dziękuję, to była wielka przyjemność za mnie się spotkać. Kasiu, dziękuję za to, że towarzyszyłaś mi dzisiaj jako prelegentka, współprowadząca to spotkanie. To jest kolejne nasze spotkanie, w którym czuję się rewelacyjnie. Takiego mieć towarzysza za osobę współprowadzącą, to jest naprawdę wielka ulga. Chciałam się uśmiechnąć do ciebie. Wielka wartość, którą możemy wnosić innym ludziom. I zobaczcie, dziewczyny, wystarczyło zaledwie kilka miesięcy. Od 22 października, kiedy odbyły się pierwsze darmowe konsultacje, poprzez SMS-y, które Kasia przechodziła, poprzez Facebook Shifta, na którym wzięła udział później jako szkolenie, poprzez Mastermind'a, w którym uczestniczyła, kupiła ileś produktów u mnie, ale wcale nie dlatego, żeby dzisiaj być po tej stronie, czyli żeby być obok mnie i prowadzić razem ze mną to spotkanie dzisiejsze, czy też razem ze mną szkolenia. Kupiła je dla siebie. W trakcie okazało się, że może rozwijać swój brand, swoją markę, ale możemy też robić coś wspólnie, bo tak jak wspominałam na początku, marka osobista i sprzedaż to są siostry i warto, żeby te siostry szły w parze. I tego Wam życzymy. Zachęcamy Was raz jeszcze, żebyście wzięły w warsztatach, które są unikalne, także dlatego na rynku polskim, że prowadzą je dwie doświadczone trenerki. Jedna od sprzedaży, druga od marki osobistej. I pokażemy Wam w ramach tych dwóch obszarów, jak działać i jak funkcjonować sprzedażowo, żeby ta sprzedaż była dla nas przyjemnością. Dzięki serdeczne, Kasiu, dzięki serdeczne, dziewczyny, za dzisiejszą. Ja również. Dobranoc. Dobranoc.